bardzo serdecznie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Spotykamy się dzisiaj, aby przekazać bardzo dobrą informację naszym szanownym gościom, pracownikom szpitala, a za pośrednictwem mediów mieszkańcom północnej Lubelszczyzny o nowym wyposażeniu szpitala w system Da Vinci, wykorzystywany do przeprowadzania zabiegów małoinwazyjnych w chirurgii, urologii i ginekologii. Jednym z elementów budowania koncepcji najlepszego szpitala, jakie sobie założyłem, było wprowadzenie nowoczesnych technologii oraz robotyki operacyjnej. Precyzyjne inwestowanie w wartość oferowanych świadczeń przynosi wymierne ryzyko w tym biznesie, nie tylko medyczne, ale również społeczne czy też ekonomiczne. Podwyższanie poziomu kosztuje, ale z drugiej strony przyciąga pacjentów i lekarzy. W dobrym szpitalu wszyscy szukają pomocy, ale również i pracy. Aktualnie poszerzamy swoje możliwości operacyjne, zakupując właśnie robota Da Vinci, ponieważ nie chcemy, aby naszą rolą w przypadku popularnych metod operacyjnych była tylko diagnostyka. Jesteśmy szpitalem wielospecjalistycznym. Interesuje nas holistyczne, kompleksowe podejście do pacjenta przy wykorzystaniu tej pełnej interdyscyplinarności, którą posiadamy. Zakup robota jest również działaniem komplementarnym do modernizacji bloku operacyjnego oraz naszych przyszłych planów inwestycyjnych związanych z operatywą. Nowoczesne technologie otwierają, Szanowni Państwo, przed nami nowe możliwości leczenia chirurgicznego i odpowiadają na zapotrzebowanie naszych lekarzy, chirurgów, urologów, ginekologów, którzy chcą się wpisywać w ten globalny, światowy trend rozwoju medycyny robotycznej. A jak wiemy, podnoszenie umiejętności, wiedzy na rynku zdrowia zawsze wypłaca szpitalom najlepsze odsetki. Bierzemy również pod uwagę świadomość pacjentów na temat przewag, jakie oferuje ta technologia. Zabiegi minimalnie inwazyjne wiążą się z naszą precyzyjną jakby inwestycją, ale one budują nam jakość, a jakość przyciąga pacjentów. Pacjenci przyciągają przychody, a przychody wydajemy na świadczenie zdrowotne, koło się zamyka. Najważniejszy jest pacjent i pacjent tutaj jest kluczem do sukcesu w tej całej układance menadżerskiej czy też zarządzanie szpitalem. Dlatego właśnie decyzja o zakupie robota nie była tylko decyzją o zakupie sprzętu, ale przede wszystkim wstawialiśmy tutaj na budowanie tej jakości. Robotyka operacyjna to przede wszystkim symbol postępu, który zapewnia minimalną inwazyjność, ogromne bezpieczeństwo i precyzję. Warto też podkreślić, że ten rodzaj technologii przyczynia się do szybszej rekonwalescencji czy też hospitalizacji, mniejszego ryzyka powikłań, co ma oczywiście wpływ na efekty kliniczne, zadowolenie pacjentów czy też satysfakcję pacjentów. Nasi pacjenci będą mieli tutaj możliwość operacji, popularnych metod operacyjnych w zakresie chirurgii, urologii czy też ginekologii. Mówię tutaj o zabiegach prostatektomii, histerektomii czy też hemikolektomii. Endometrium, czyli rak endometrium, rak prostaty czy też rak jelita grubego. Szanowni Państwo, chciałem również wyrazić głębokie uznanie dla naszej kadry medycznej, która będzie szkoliła się w ośrodku referencyjnym przy ulicy Kraśnickiej w Lublinie. Dzisiaj gościmy pana dyrektora Piotra Mateja, który wspólnie z panem marszałkiem otworzyli taki ośrodek. Nasi urolodzy już są przed pierwszymi egzaminami w Amsterdamie. Przejdą na szkolenia kliniczne, potem czekają ich kolejne egzaminy. Dołączą później chirurdzy i ginekolodzy. I pierwszą już operację planujemy wykonać urologiczną prostatektomię pod koniec listopada bieżącego roku. Chciałbym, żebyście Państwo poznali nasz zespół operatorów. Chciałem tutaj zaprosić na środek serdecznie koordynatora robotycznego w zakresie
wdrażania i realizacji projektu Robotyka Operacyjna w naszym szpitalu, dr Daniel Burdzy. Chciałem zaprosić operatorów oddziału chirurgicznego doktora Filipa Rospotyńskiego, doktora Jędrzeja Jurewicza. Oddział ginekologiczny, ordynator Andrzej Kisiel, zastępca ordynatora Bożydar Tylus i dr Ariel Andrzeju oraz oddział urologiczny dr Krzysztof Pękala, lekarz kierujący oddziałem, i Paweł Mika, zastępca lekarza kierującego oddziałem. Państwa wiedza, umiejętności będą jakby kluczowe do wykorzystania tych możliwości, które oferuje ten system. Mam nadzieję, że będziecie wykonywali Państwo operacje na światowym poziomie. Także brawa wielkie. Szanowni Państwo, przy tej inwestycji kolejny raz korzystamy ze wsparcia budżetu województwa lubelskiego. Pan marszałek Jarosław Stawiarski dofinansował tę inwestycję w kwocie 5 milionów złotych. Ogólna wartość inwestycji wynosi około 8 milionów złotych i składa się na nią nie tylko robot, ale również pakiet startowy, sterylizacja czy też szkolenia lekarzy. Środki zewnętrzne, które trafiają do naszego szpitala, no, ogromnie cieszą, ponieważ poprawiają nam płynność finansową, poprawiają nam przepływy pieniężne przy tak ogromnych wykonaniach, jakie realizujemy. Chciałem Państwu powiedzieć, że od momentu, kiedy wdrożyłem plan naprawczy w Bielskim Szpitalu, rocznie hospitalizowanych jest więcej o 9 tysięcy pacjentów. W tym roku dobijemy do progu 42 tysięcy hospitalizacji. To jest ogromna liczba. Jeżeli chodzi o dostępność do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tutaj rocznie zwiększyliśmy o 42 tysiące. Także 42 tysiące pacjentów może więcej uzyskać dostęp do lekarza specjalisty. Ogromny wzrost. Oczywiście za tym idą przychody. Wiążą się z tym przychody, ponieważ no, nasze przychody ogółem również wzrosły o 60%. I chciałem tutaj zapewnić pana marszałka, że te pieniądze będą trafiały na pacjentów, na inwestycje i to wszystko będzie wiązało się z lepszym produkowaniem zdrowia na tym obszarze. Chciałem serdecznie i szczególnie podziękować panu marszałkowi województwa lubelskiego, panu Jarosławowi Stawiarskiemu. Chciałem podziękować serdecznie panu senatorowi Grzegorzowi Biereckiemu. Chciałem podziękować również serdecznie panu Dariuszowi Litwiniukowi, przewodniczącemu Rady Społecznej naszego szpitala, pani dyrektor Małgorzacie Skrok, za ten lobbying, dzięki którym właśnie te pieniądze trafiają do naszego szpitala. Swoje podziękowania również kieruję do członków zarządu, kieruję do pani Barbary Barszewskiej, która jest naszą tutaj radną sejmiku województwa lubelskiego. Państwa też głosy są ważne, ponieważ one dystrybuują tą środki do tej północnej części Lubelszczyzny. Ja może tylko na sam koniec chciałem nadmienić, że szanowni Państwo, zainteresowanie podmiotu tworzącego naszą jednostkę jest bardzo duże w ostatnim czasie. Świadczą to właśnie te środki, które są do nas przekazywane. Dla przykładu przecież Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, tutaj wykonawcą realizacji tej inwestycji, gdzie pozyskał marszałek Jarosław Stawiarski z Polskiego Ładu ponad 7 milionów złotych, przecież wkład własny budżetu województwa lubelskiego 1 milion złotych. Tą inwestycję otworzymy już w drugim kwartale następnego roku budżetowego. Przy rozbudowie infrastrukturalnej szpitalnego działu ratunkowego również pan marszałek dofinansował nam w całości stacjonarny aparat RTG. Teraz w dziale diagnostyki obrazowej tomograf komputerowy 3,5 miliona złotych również. Całość inwestycji pokryta z budżetu województwa lubelskiego, tomograf ze sztuczną inteligencją, ona oczywiście dotyczy pozycjonowania pacjenta, ale też z takim wkładem kardiologicznym, dzięki któremu możemy zastąpić inwazyjną koronografię badaniami obrazowymi. Dzisiejsza inwestycja, robot
5 milionów złotych i szanowni państwo, przed nami chyba największa inwestycja infrastrukturalna, gdzie już wyniki tej inwestycji poznamy niebawem. Mianowicie chodzi o wielospecjalistyczny ośrodek chirurgii jednego dnia, to jest już kwota 50 milionów złotych. Chciałem tylko powiedzieć, że na tą inwestycję również już pan marszałek i budżet województwa lubelskiego sejmik zapewnił nam wkład w postaci 15% dotacji. Także serdecznie panu marszałkowi dziękuję. Myślę, że o potrzebie zakupu nie muszę nikogo przekonywać. Nie muszę mówić o tym, że jest to skok w przyszłość. Robotyka w każdej dziedzinie naszego życia jest skokiem w przyszłość i myślę rozwojem. Dlatego tym bardziej cieszę, że możemy dzisiaj patrzeć na robot, który będzie nam ratował życie, będzie nas leczył, w dodatku, tak jak pan dyrektor wspomniał, w sposób mało inwazyjny, co więcej, operacje mogą być przeprowadzane na odległość, a biorąc pod uwagę obecne Ministerstwo Zdrowia i stan służby zdrowia, opieki zdrowotnej, cieszy jeszcze bardziej, że marszałek województwa, pan dyrektor wykazują się wizjonerstwem i ogromną troską o nas, pacjentów, ale także o nas, kobiety, bo ten sprzęt, ten robot będzie dokonywał operacji ginekologicznych, na które jesteśmy narażone, jest ich coraz więcej, coraz większe są potrzeby. Bardzo dużo kobiet niestety umiera, dlatego że nie poddaje się operacjom albo są za późno zdiagnozowane. I to pokazuje troskę o nas kobiety, prawdziwą, takie bezpieczeństwo zdrowotne. I za to w sposób szczególny chciałabym jeszcze raz podziękować marszałkowi właśnie za tą troskę w trudnych czasach, za to wizjonerstwo, no i za fantastyczny robot, którym no, na pewno bezkonkurencyjnie będzie się posługiwał pan dyrektor i cała kadra, która jest tutaj dedykowana. Gratuluję państwu serdecznie, bo to wyjątkowy dzień. Dziękuję serdecznie, że mogłam zabrać głos. Ja chciałem powiedzieć, że można zacytować Pantarei, wszystko płynie. Pomysł o tym, żeby Da Vinci był w Białej Podlaskiej, narodził się kilka lat temu. Jeszcze za poprzedniego dyrektora Adama Chodzińskiego, ale myślę, że tym głównym sprawcą tych dobrych inwestycji, które są w naszym szpitalu od wielu lat, jest człowiek, legenda Darek Boleński. Tu chylę czoło. Bo wiemy, że Darku, bez ciebie dużo dobrych rzeczy by się w tym obszarze służby zdrowia w Białej Podlaskiej po prostu nie wydarzyło. Po prostu by się nie wydarzyło. I szanowni państwo, chciałem powiedzieć, że absolutnie zgadzam się z moimi przedmówcami, to jest skok cywilizacyjny. To jest skok cywilizacyjny, my zawsze z Lublinem konkurujemy. Chcieliśmy mieć pierwsi, będziemy drudzy, ale myślę, że to jest wielkie wydarzenie dla wszystkich mieszkańców naszego rejonu, ale również przede wszystkim pacjentów, którzy będą przyjeżdżać nie tylko z powiatu bielskiego czy części województwa lubelskiego, ale również z innych województw i tutaj znajdą tą profesjonalną, niezbędną pomoc. Dlatego też chylę czoło przed naszymi lekarzami, którzy tutaj pięknie występowali, ale panowie jesteście fachowcami w swoich dziedzinach i my liczymy na was, po prostu liczymy na was, że będziemy czuć się bezpieczniej. Bardzo się cieszę, że nasz szpital się rozwija, że nasz szpital jest w dalszym ciągu jednym z najlepszych szpitali w Polsce, a najlepszym w województwie lubelskim i to świadczy o fachowości naszej kadry. I mogę sobie życzyć, szanowni państwo, i życzę wam przede wszystkim jako służbie zdrowia, tak kończąc, że obecna pani minister Wróżka Leszczyna znajdzie tą czarodziejską wróżkę, tak jak powiedziała, i odczaruje tą służbę zdrowia, no i zapłaci wam za te nadwykonania i będziecie mogli godnie i bezpiecznie pracować i zarabiać. Dziękuję bardzo.
Mam tę niezmierną przyjemność, jak powiedziała moja pani przedmówczyni, odczytać list okolicznościowy skierowany przez pana senatora Grzegorza Bieleckiego na to dzisiejsze wydarzenie. Szanowny pan dyrektor Artur Kozioł, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Szanowny panie dyrektorze, z okazji uroczystości doposażenia szpitala w nowoczesny sprzęt robota Da Vinci składam serdeczne gratulacje panu dyrektorowi, całemu zespołowi medycznemu oraz pracownikom szpitala. To znaczący krok w rozwoju medycyny, który otwiera nowe możliwości w leczeniu pacjentów oraz podnosi standardy opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Nowoczesne technologie, które są w dyspozycji Białego Szpitala, bez wątpienia mają pozytywny wpływ nie tylko na komfort pracy personelu medycznego podczas wykonywania skomplikowanych zabiegów, ale przede wszystkim na zadowolenie i wysoki poziom zaufania pacjentów. Pańskie zaangażowanie w rozwój szpitala oraz nieustanne podnoszenie standardu opieki zdrowotnej zasługują na najwyższe uznanie i szacunek. Z okazji dzisiejszej uroczystości życzę całemu zespołowi wielu sukcesów, skutecznych operacji oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Niech nowoczesny sprzęt, który dziś trafi do szpitala, wspiera Was w realizacji misji niesienia pomocy i ratowania ludzkiego zdrowia. Z wyrazami szacunku senator Grzegorz Kubielski. Chciałbym również się włączyć do tych życzeń i w szczególności podziękować panu marszałkowi za ten strumień finansowy, jaki płynie na naszego szpitala w postaci tych najważniejszych inwestycji. Inwestycji nie tylko w sprzęt medyczny, ale inwestycje infrastrukturalne, które będą w przyszłości ratowały nasze życie i zdrowie. Nie tylko nas, Białczan, ale mieszkańców całego województwa. Również od strony formalno-prawnej chciałbym podziękować pani dyrektor Małgorzacie Skrok za życzliwość i ogromne wsparcie, jakie możemy doświadczać na co dzień. A szczególne gratulacje należą się panu dyrektorowi Arturowi Koziołowi, który swoją determinacją, zaangażowaniem, dobrym zarządzaniem menedżerskim wyprowadził ten szpital na prostą drogę. Dziękuję panie dyrektorze i gratuluję. Razy moje nazwisko zostało wymienione, że ja nie wiem dlaczego, bo ja wykonuję tylko swoją powinność, swoje zadania jako marszałek województwa lubelskiego. Ale powiem państwu tak na marginesie, że kiedyś do tego miasta i do tego regionu przekonał mnie senator Grzegorz Bielecki, z którym znamy się od 2007 roku, jak on tu startował w wyborach na senatora. On mi pokazywał, ja często tu przyjeżdżam, on mi pokazywał piękno tej ziemi i piękno tych ludzi, którzy tutaj mieszkają, czyli was. I zawsze mówi tu naprawdę są to, że ludzie mówi. Jak ja ich poznaję na nowo, po raz pierwszy, bo tutaj jakieś tam korzenie przez żonę miałem, ale tak naprawdę to są fantastyczni ludzie i wierzcie mi państwo, że to jest dobry duch tych wszystkich przedsięwzięć, bo gdybym chciał wymienić ilość inicjatyw Grzegorza, to trudno byłoby tutaj zliczyć. Oczywiście w tej inicjatywie też miał swoje dwie minuty. A wiecie dlaczego, szanowni państwo? Bo ja po prostu lubię południowe Podlasie przez Grzegorza. Chyba przez was też. Szanowni państwo, ja chciałbym tylko powiedzieć, że nic się nie dzieje bez zabiegania. To nie jest tak, że nagle pani dyrektor Skrok wymyśla coś i mówi kupimy to. Nie. To idzie przede wszystkim tutaj od was, z dołu. Przyjeżdża dyrektor, mówi moim marzeniem jest robot Da Vinci. Ja mówię biała? Da Vinci? Dopiero na Kraśnickich jest, ale czy pan jest gotowy? On mi mówi, że tak, jestem gotowy, bo to są to, co powiedziałem, wspaniali ludzie, którzy są w stanie pracować na robocie Da Vinci i my chcemy. Ale będzie pan miał tyle operacji, tyle zabiegów, żeby to się w miarę spinało, bo NFZ tak gwarantuje pan. Wierzcie mi państwo, ja takich ludzi cenię. Ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią i wiedzą, co chcą. I ten oto młodzieniec jest takim człowiekiem i to jest jego determinacja, jego marzenia stają się rzeczywistymi faktami, które tutaj są, bo dla nas, dla zarządu województwa 5 milionów to nie są żadne pieniądze. 50 to już są duże pieniądze, wierzcie mi państwo.
ale 5 milionów wydane na ten sprzęt, który nam dyrektor gwarantuje, że on będzie robił tyle zabiegów, ile będzie to możliwe i będzie miał jeszcze chętnych spoza województwa, bo gdzieś, jak gdzieś tam sfokusowali to, gdzieś to obliczyli, to jest najważniejsza idea tego wszystkiego, bo najwięcej pacjentów musimy przerobić, a my brutalnie, jak w fabryce, przerobić. U nas Da Vinci, u nas mówię w Lublinie, pracuje do 18, a ma pracować do 21 Da Vinci, żeby były dwie zmiany na Da Vinci lubelskim, bo na tym to wszystko polega. Pan Senektika tu siedzi, kiwa głową. Ja jak się pierwszy raz spotkałem z przedstawicielem Da Vinci 3 lata temu chyba, czy 3,5 roku temu, nie wiem, kiedy podejmowaliśmy pierwsze rozmowy na temat zakupu Da Vinci na Alejach Kraśnickich w szpitalu, to ja, dla mnie to też był science fiction. Ja pytałem się Mateja, który tutaj siedzi, mówię, da pan radę tyle operacji robić, tam minimum 200, żeby NFZ płacił. Damy radę i daliśmy radę. Teraz już jest 700 chyba zabiegów, 700, panie dyrektorze, tak. 700 zabiegów, 2 lata i kilka miesięcy. I można wszystko zrobić. Mając taką kadrę, którą tutaj widzieliśmy, i determinację dyrektora i waszą, wy to będziecie robić. I kochani, ja wam tego życzę. Jak najwięcej zabiegów, co prawda źle, bo tego nie powinno się żyć. Powinno być jak najmniej zabiegów, żeby było jak najmniej chorych, ale żyjemy w takiej rzeczywistości, że tych zabiegów będzie coraz więcej. Dlatego nie z decyzji o białskiej onkologii, bo COZUR pęka w szwach. Onkologię trzeba zbudować w każdym ze szpitali wojewódzkich. I tu w Białej, w Zamościu, w Chełmie i w Lublinie też tej onkologii już jest coraz za mało, bo wystarczy pójść do PSK1 na onkologię, tam gdzie leczą też bardzo dobrze, do nas, do COZU, i widzimy, że jest to dżuma XXI wieku. I czy nam się to podoba, czy nie, tych operacji u was będzie także coraz więcej. Mówię to z przykrością, ale będzie, i to jest najlepsza decyzja zakupowa, z jaką się teraz spotkałem w tym roku, i szczerze wam gratuluję i życzę sukcesu. Dziękuję. Chcę wyrazić swoją radość. Z tego powodu, że będziemy dysponować tym robotem, że będziecie państwo mogli na nim pracować. Cieszę się, że widzę znajome twarze, znajomych lekarzy, panie pielęgniarki, z którymi miałam możliwość pracować. Malutkie sprostowanie. Robot nie będzie operował. Robot nie operuje. Robot operuje wtedy, kiedy dowodzi mi człowiek, lekarz, doświadczony operator. Także musimy o tym pamiętać i nie zapominać. Oczywiście jest precyzyjny. Ja operowałam tyle lat i chciałabym mieć tyle oczu, co ma ten robot. I tyle rąk, żeby tak precyzyjnie móc operować. Także nie zazdroszczę państwu, że idziecie w to nowe, w ten postęp. Ja dalej uwielbiam swoją tą XIX-wieczną medycynę i już przy niej zostanę. A państwu życzę wielkich sukcesów na tym nowym polu, jakie dostajecie. Nie bałąc się, jakiś tam przyczynek też do tego mam. Także ja pamiętam o was, pamiętajcie o mnie. Pracujcie dla dobra wszystkich ludzi mieszkających tu i nie tylko. Dziękuję bardzo.